Dzień dobry, Grzegorz Sadowski, witam ze studia Tygodnika Wprost na forum ekonomicznym w Krynicy. Moim Państwa gościem jest Michał Fioł, wiceprezes LOT. Witam Pana Prezesa bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. I news najnowszy ze spółki, nowy kierunek. Tak, faktycznie udało nam się zgrać terminy, zgrać tutaj termin tej konferencji w Krynicy i nasze najnowsze dalekodystansowe otwarcie, mianowicie Miami. Dlaczego? Dlaczego akurat Miami? No odpowiedź jest bardzo prosta. Nasze planowanie bazuje zawsze na liczbach, dlatego jesteśmy tak skuteczni, tak efektywni. Ale to, co widzimy, to to, że co roku pomiędzy naszą częścią Europy, czyli Europą Środkowo-Wschodnią, podróżuje ponad 500 000 pasażerów. Mhm. To jest wystarczająco, żeby LOT mógł uruchomić połączenie pomiędzy Warszawą a Miami, tak żeby wozić pasażerów z naszej części Europy do właśnie tego miejsca, które jest takim archetypem, jeśli chodzi o odpoczynek i o rekreację w Stanach Miami Zjednoczonych. Kojarzy się z golfem, bogactwem. Tak jest, tak. Szerokie plaże, właśnie wszystko to, o czym Pan mówi, to jest to, co chcemy przybliżyć. Jakie będą widełki cenowe, tak? Już jak rozmawiamy o potencjalnych klientach. No, sprzedaż już teraz jest otwarta, już teraz można kupić bilety. Zapewne zaczynają się w tej chwili w regularnej sprzedaży od poziomu około 2,5 tysiąca złotych. Serdecznie zapraszam do tego, żeby odwiedzać naszą stronę. Ceny czasem są niższe, czasem to są wyższe, to zależy od zainteresowania, to zależy od promocji. Ale proszę pamiętać też, że to jest bardzo długie połączenie. To jest 11,5 godziny lotu najnowocześniejszym naszym samolotem, czyli Dreamlinerem. To wszystko niestety trochę kosztuje. No właśnie, czy uda się zapewnić tą siatkę połączeń i tak, żeby one działały regularnie i bez żadnych opóźnień? Tak, absolutnie tak. Bo to wymaga nowych maszyn. Absolutnie tak. 3 lata temu LOT posiadał 5 Dreamlinerów, które kursowały na regularnych naszych połączeniach. W tej chwili mamy ich 11, a w przyszłym roku będzie 15. I to jest właśnie dlatego jesteśmy w stanie otwierać nowe połączenia, że ta liczba tych najnowocześniejszych samolotów dalekiego zasięgu świata, ona rośnie. I dlatego szukamy nowych destynacji. Miami jest właśnie taką nową destynacją. Z drugiej strony rośnie też nasza liczba samolotów, które dowożą pasażerów do Warszawy, dlatego że samo połączenie nie jest pomyślane jako tylko i wyłącznie połączenie bezpośrednie dla Warszawy, ale oczywiście takie, które będzie także dawać możliwość przelotu naszym pasażerom z całej środkowo-wschodniej Europy, w której to jesteśmy największym przewoźnikiem. LOT właśnie też wyspecjalizował się w takich połączeniach z USA. Bo latacie z różnych miejsc w Polsce, a także z Budapesztu. Tak, to prawda, ale to nie jest tylko specjalizacja właśnie w tych połączeniach do i z USA. W 2015 roku LOT miał 4 połączenia dalekiego zasięgu, a Miami jest połączeniem 14 już. No, mamy też inne azjatyckie kierunki. Absolutnie. Mamy Tokio, mamy Seul, Pekin, otwarty w tym roku Singapur. W planach zapewne coś kolejnego jest. Natomiast jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to faktycznie jest nasz największy kierunek dalekiego zasięgu. Jest to w naturalny sposób związane z tym, że mamy tam ogromną Polonię, czyli nasz naturalny rynek i to tym pasażerom chcemy zapewnić bardzo dobre połączenie z Polską. Ale oczywiście Polonia to nie jedyni nasi klienci, oni stanowią tą znakomitą bazę, którą bardzo cenimy, doceniamy. Natomiast są to też inni pasażerowie, choćby tacy, którzy przylatują do Polski i na Węgry w celach turystycznych. Widzimy, jak bardzo rośnie ten ruch i na te potrzeby chcemy też odpowiedzieć. Czyli nie tylko wywozimy pasażerów do Stanów, ale również przywozimy turystów do Polski. Odpowiada Pan za finanse w locie. Odpowiadam za sprawy handlowe. To niech Pan powie, jak to się robi, że była spółka, która była na granicy bankructwa, chciał ją właściciel sprzedać, a teraz ma 225 i wcześniej 280 milionów złotych zysku. Jak to się robi? Na to nie ma prostej odpowiedzi. I otwiera kolejne połączenie. Na to nie ma prostej odpowiedzi. Z całą pewnością kryje się za tym ciężka praca całego zespołu, wielka odwaga również, dlatego że to jest coś, czego być może szeroka publiczność nie widzi, nie docenia, ale my z 42 samolotów w tej chwili urośliśmy do ponad 70 samolotów. To jest 30 samolotów, które zostało zakupione w ciągu ostatnich 2,5 roku.
Także zamówienia na przyszły rok są już pełne. W przyszłym roku do floty LOT-u dołączy kilkanaście 737 MAX 8, to są samoloty średniego zasięgu, najnowocześniejsze, także nowe samoloty, i cztery Dreamlinery, więc niewątpliwie te środki produkcji, zapewnienie środków produkcji jest ważne. Ale jest to także konsekwentna polityka handlowa, czyli umiejętność zapewnienia tych samolotów, bo to nie sztuka zaproponować pasażerom więcej miejsc, ale sztuką jest zapełnienie tych samolotów. No wydaje mi się, że musimy, że w dobry sposób wykorzystujemy nasze położenie geograficzne, czyli to, że możemy, że Warszawa leży na głównych szlakach komunikacyjnych z Europy Środkowej do Zachodniej i dalej do Ameryki, do Kanady, a także z Europy Zachodniej do Azji. My tych pasażerów pozyskaliśmy, to dzięki nim się rozwijamy. Ale oczywiście też korzystamy ze wszystkich okazji i włączamy się w szereg akcji, które powodują, że nasza liczba pasażerów rośnie. Bo choćby taką akcją jest w tej chwili program wizowy i coś, co... Namawiacie do składania wniosków wizowych? Po to, żeby obniżyć ten współczynnik odmów. Tak jest. To jest proste biznesowe podejście, bo takie mamy do każdej naszej działalności. Być może to też jest element tego właśnie sukcesu, o którym pan mówił. Otóż wymagane, aby znieść wizy do Stanów, Polska musiałaby mieć współczynnik odrzuceń na poziomie poniżej 3%. W ubiegłym roku fiskalnym dla Stanów Zjednoczonych, czyli do końca października, do końca września 2017 roku, było to 5,9. W tej chwili, mamy takie nieoficjalne informacje, jesteśmy na bardzo dobrej drodze, więc serdecznie zachęcamy wszystkich do aplikowania teraz, bo po latach może się okazać, że bardzo, bardzo prosty sposób te wizy dla Polaków możemy znieść. Ostatnie pytanie i krótko. I to nie jest łatwe pytanie. Jaką linią lotniczą chce być LOT w przyszłości? Bo rozrasta się. Tak, absolutnie tak. Kiedy kilka lat temu mówiliśmy, że powiększymy liczbę naszych pasażerów, to patrzono na nas właśnie trochę w kontekście tego pytania, o którym pan zadał, jak to zrobić, żeby odnieść sukces, trochę jak na osoby, które nie wiedzą, o czym mówią. Tymczasem my pokazaliśmy, że można. Można prowadzić linię, która ma zyski, można podwajać obroty, bo to się wydarzyło w locie między rokiem 2015 a 2018, można podwajać liczbę pasażerów z 4,3 miliona do 9 w tym roku. Chcemy być, tak jak mówi pan prezes Milczarski, najbardziej ulubioną linią dla całej Europy Środkowej i Wschodniej, a za tym kryje się szereg rzeczy. To jest właśnie i produkt, czyli siatka połączeń, to są i samoloty, i to jest wreszcie to, co robią nasi członkowie załogi na pokładzie, czyli to, że są uśmiechnięci, że mówią w wielu językach i że potrafią wszystkim naszym pasażerom dostarczyć niezapomnianych wspomnień z podróży. Tak, żeby wakacje zaczęły się już w podróży. Panie prezesie, bardzo dziękuję za rozmowę i wizytę w naszym studiu. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję.